Jeżeli chodzi o zapach dzisiejszego dnia, dzisiaj użyłam zapachu, który miał być taki kojący. Powiem tak, ostatnio jestem tak znerwicowana, byle co mnie wyprowadza z równowagi. Także takie zapachy, które mają wydźwięk, taką właśnie działanie uspokajające, jakieś takie kojące, po prostu człowiek jest taki zrelaksowany i po prostu tak wręcz odpływa, to po prostu takie są wskazane. I na mnie działają tak niektóre właśnie motywy, nuty perfumowe. Jednym z nich jest właśnie lipa i postanowiłam dzisiaj użyć zapachu lipowego z takim podbiciem pudrowym. Lipy na sposób lekko botaniczny, ale głównie tak właśnie pudrowo-kobiecym, takim szlachetnym, takim właśnie otulającym, miękkim, w ogóle przepiękny zapach z nutą właśnie takiej sielskiej lipy. Bardzo polecam. Jeden z takich najdoskonalszych zapachów, po prostu taki ideał od A do Z. Ma w sobie taką szlachetną kobiecość. Jest właśnie taki miękko, szlachetnie, cieleśnie, kobiecy, także bardzo polecam. I jest to zapach marki Lartisan. Ja mam dawną wersję. Nie wiem, na ile się zmieniła ta nowa wersja, czy w ogóle jest w nowej wersji, w tych czarnych flakonikach ten zapach. To jest taki zapach, trochę bym powiedziała, takiej przypudrowanej lipy, ale też takiego właśnie, takiej przestrzeni pudrowej, takiego właśnie prania na wietrze, gdzie właśnie jest to wszystko też przesiąknięte zapachem właśnie jakichś takich przepięknych drzew. Bardzo, bardzo udany zapach. Jeden z moich ulubionych marki L'Artisan, jeden z takich moich najbardziej takich pewnych, bezpiecznych zapachów, które zawsze super się sprawdzają, nieważne jaka pogoda, nieważne co. Nazwy jego nie umiem dobrze wypowiedzieć, to jest w sumie Dus chyba się wymawia, Leta, bo Letedus. Będzie nazwa w opisie bądź w komentarzu. Jeżeli znacie, dajcie znać, jeżeli ktoś może. O, znowu jakaś taka linia się pojawiła. Kiedyś była, zniknęła, jest znowu, nie wiem. Jeżeli ktoś zna nową wersję, wie, że jest, to dajcie znać. W ogóle już niedługo filmik o pewnej marce, która jest po prostu niesamowicie. Budzi to kontrowersje, ale po głębszym, jednak takim dłuższym zastanowieniu uważam, że naprawdę warto. Do tego stopnia, że nawet choć ta marka no, budzi skrajne emocje, czy budzi, ona o niej nie jest aż tak głośno, chociaż no, ja się dowiedziałam właśnie z racji jakichś tam zapisów online, plus jedna z widzek mnie prosiła o przetestowanie i właśnie co o tym sądzę, w ogóle o tym zjawisku, o tych zapachach i tak dalej. Już był filmik, może ktoś wie, o co chodzi. Szerzej chciałabym o tym opowiedzieć, ponieważ jedna z moich koleżanek perfumowych, z którą kontakt telefoniczny właśnie powiedziała mi, że jest pewien inny zapach tej marki, mianowicie z czerwoną porzeczką. I to znowu spowodowało, że serce mi mocniej zawiło do tej marki. Tak, także zapraszam serdecznie na film o tym, o tej kwestii. Bo jest to marka, która budzi kontrowersje pod kątem swojego zachowania, swoich wyborów, swoich decyzji, natomiast same zapachy nie można im nic złego zarzucić i są naprawdę bardzo dobre jakości.